Witam serdecznie. Drugi dzień wielkiego rozdawania na Epic Games. Tak, wolę jaśniej. Dobra, na razie nie chcę się mierzyć z niczym. Tak. Normalny raczej. W tle. Okej. A jak będą mówić niewyraźnie, niech sobie będą. Okej. No dobra. Tak, za darmo Epic Games rozdaje Outer World. Gra nie jest tania i rozważałem jej kupienie, ale uznałem, że troszeczkę drogo. A tu tymczasem już druga gra z tego rodzaju, które są... Tak. Dobra, ale to chyba nie jest istotne, czy to można pominąć. Przytrzymamy Enter, bo nie, historia tutaj nie ma wielkiego znaczenia. OK. Atrybuty. Średni poziom. A mam coś jakiś. Podpunkty. Tak, siłę sobie dobry poziom. Zręczność dobry poziom. Inteligencja. Urok nie, te to może nie. Jeszcze mam 4. Dobra. A na pewno źle, ale co tam? Da 2 punkty. Pistolet. Broń długa. Dobra, coś tu jeszcze mogę zrobić? Nie. Zaraz. Broń dystansowa. Crack shot. Capital. Okej. To wszystko? A nie, jeszcze 1 punkt. Okej. You could have been a goalie for a tossball team. Dobra, dalej. Predyspozycja. Specjalistka do spraw. Dobra, niech będzie. Nie wiem po co, ale... Płeć. Nie wiem, czy widzę swoją postać, ale jeżeli widzę, to niech będzie. Kobieta, wszystko jedno, jaka? Jedziemy dalej. Jak się nazywasz? Jaka? Okej. Dalej. Wszystko ok. Ok. Podsumowanie. What? Looks to be your lucky day, my friend. Ok. Not likely, bootlickers. Wykrakałeś? Okej, Star Trek. Dobra, za darmożkę pełną pobieramy sobie i sobie gramy w Outer Worlds na Epic Games. A teraz już nie będę przypominał. Jeszcze jedna dość istotna rzecz. Od momentu, zamieszczenia tego filmu macie niecałą dobę. Powiedzmy 20 godzin na przypisanie sobie gry do konta. Później będzie gra następna, jakaś inna. Cześć! Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speed.
This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Tak. No, to sporo mówię o grze. Jeżeli jeszcze nigdy nie widzieliście, o co chodzi, no to jest to taka trochę kosmiczne FPS. Generalnie tak, trochę przygodówka, ale raczej z dużą dozą humoru. Can you hear me? Is this thing working? Tak. There you are. Now, where were we? Oh, yes, smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a special... Z ważnych rzeczy to jeszcze oczywiście widoczne tutaj wersja polska. Przynajmniej jeśli chodzi o napisy. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Okay. No to już za bardzo nie ma co pomijać, bo to tak, prawda, więc to już prawie... A, i nawet wiem, co nacisnąć. No tak, to zwykle tak bywa w grach. Okej. Okay. Hawthorne should be close by. What the name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away. No sense in letting his ship go to waste. Przepraszam. Dobra. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Coś mogę wziąć? Miał jakąś broń, albo coś. Obca planeta, to prawda, tak. Opla! A ty to kto? Aha, nie mam czym strzelać, dobra. Nie mam też po co strzelać, tak? Kucnięcie, tak. Ale mam celownik, A jak kucnę? Aha. Dobra. Czy mam jakąś staminę? O, a. Weźmy wszystko. Okej. Coś jeszcze? Trawy mam korzystać, ale po co mam korzystać z trawy? Czego? Kogo się boję? A, tamtego. Tak. No mają zęby i tak dalej. Okej. Jakbym już nie kucał, byłoby łatwiej, tak? No bo tam nie mogłem. Dobra.
ktoś tu sapie. What? See now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. A tak? To ja sapałem am. Hi, hi. Only. Jump. Ow! No tak. Niski poziom wytrzymałości. Ktoś tu kaszle. A, tu lampka, prawda? Tutaj brak przejścia. A tutaj jakiś gościu sobie siedzi. No, cześć. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Nah. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Mm-hmm. Spacer's choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. No coś ty. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Ale mam jakąś perswazję? Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. To ja ruszam. Mam pistolet i nie zawaham się. Zawaham się. Ale co, mam strzelić w to? O, sporo amunicji. Wow! No, do was nie będę strzelał, misiaczki. O! Taktyczne. Czy ja takie coś potrzebuję w ogóle na razie? Okej. Whoops. Okej. A, w to mogłem strzelić, tak? Nie, no, ach! Ile ich jeszcze mam? Tych cosiów? Dobra. Inventory. To tylko teraz widzę siebie. A to chyba nie ma znaczenia wielkiego. Okej. Okay. Produkty do spożycia. Czy ktoś mi tu coś. Tak. Wróć. Dziewięć inhalatorów mam, tak? O. Nie wiem, jak to otworzyć? No nie spacją. A, tu mam takie menu, dobra. No nie tak. R? O, tak, no to jest oczywiście... Przeładowanie. F to jest ten coś do...
No, było coś napisane, że jak to się otwiera, ale nie wiem, czym zacząć. Nie! Orzesz! Ku? Nie! To taktyczne. Taktyczne spowolnienie czasu. Można je przerwać? Można przerwać, dobra. Co masz? O. Dobra, a ty co masz? Mhm. No, hello. Zabieramy na razie wszystko. Póki co. Nie. F. Okej. Okay. 7 mi zostało tylko apteczek. Dobra, a gdzie są ci kolesie? Przecież ich zastrzeliłem. Hej. Aha, tu jest jeden. Nową broń. Przycisk zmiany broni. Nie, to nie tak. I. Okej, okay, broń. Zarządzaniem. Ale to, co mam? To samo, pistolet świetlny. 110. Wartość 7,5. No to mniejsza wartość. Nie. No dobra. Na razie jest jaki jest. Wszyscy. Wydawało mi się, że było ich trzech i chyba jednego nie splądrowałem. Ale... Okej. Statek. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Call on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Really? How is he? Of course I am. I'm a superior officer. Stands to reason, don't it? Just you watch. I'll cross these marauders off with a swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Oh, wow! Zajmę się wszystkim. A, cześć, szeregowy. Czy mi się wydawało, że to maruderzy chodzili? Czy to jest maruder? Maruder! Aha. Ja myślę, że z przyczajki go spróbuję przyczaić. O!
Dobra. Gdzie on jest? Okej. A ty co jesteś za jeden? Aha. Nowy poziom. Nie to! Trudno. No, nie ma się co czaić więcej. Pistolet jakiś. Tam chyba któryś miał karabin. Czy mi się wydawało tylko, że któryś z nich miał karabin, ale gdzie on w ogóle leży? Okej. Okay. Aha, szeregowy, bo bym cię zastrzelił. I dopiero by było. Maruder. Wandal. No, był tu, no. Czyżby znikali po jakimś czasie? Aj, tak. Szkolenie umiejętności. 10 punktów mam. Rozmowę może troszkę. Okej. Okay. O, z całkiem sporo tych punktów. Przywództwo. Tak. Broń dystansowa, skradanie się, rozmowa, a mniej będzie, ale walka wręcz, nie jest to moje, a przywództwo, nie, chociaż Holender, jeden punkt można dać, to takie troszeczkę losowe, okej, okay. Zastosuj. Potwierdź, bo to tam mamy kanalnie, kontynuuj. Poziom pierwszy. Okej. Potwierdź. Więcej życia troszkę. No gdzie ten jeden gościu, co mi tu zginął? Powaga, no był sobie gościu i teraz nie ma sobie gościa. Dobra, trudno. Nie będziemy za nadto rozpaczać. O. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Okej, dobra i... Tu mamy jakiś drugi pistolet świetlny. No takie same są. A tutaj tak zużywają się bronie. Rozumiem. Mówisz, że nic nie macie ciekawego. A ty. Okej. Jakieś modyfikacje. A! C, porównaj. A. Napraw?
Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Nie jestem maruderem, ale... Dobra, idziemy pogadać. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to reject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Okay. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new Captain's Identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Okay. This time to mi się podoba. Dobra, bo jakąś broń znalazłem. Naprawa przedmiotów. Aha. Obrzyn 93. Słaby obrzyn. Okej. Okay. 93 na sekundę. Ale dobra. Aha, nie mam amunicji chyba do niego. Amunicja. A lekka. Okej, okay, to mam. Mam amunicję. O, taki bardziej dystansowy troszeczkę jest, tak? Nie, na jedno wychodzi. Equipment is in need of repair or modification. The Crux 2000 workbench is at your disposal, Captain. Dziękuję. Dobra, obrzyn, stan. No. Nie mamy żadnych modyfikacji. Dobra, ale chciałem go naprawić, no. Zbadaj. Tak.
Jak to wyposażyć? No, aha, nie, bo dobra, może to nie w tym, tylko w tym po prostu. O tak. A kontynuuj. Tu mamy pancerz 3, a tu mamy pancerz 4. Okej. Dobra. A tu mamy co? Co możemy coś tu ubrać? Drugie? No. Aha. Nie. Tu co innego się ubiera. Okej. Adreno. Zostały nam 5. Nie. Zostało nam 6 inhalatorów. Okej. Nie mamy tu nic. Tu mamy części broni. Czyli mamy coś, możemy naprawić. Ej! Napraw. A to? Napraw. Potwierdź. Okej. Okay. Tak. Aha, no to brakuje części. Można naprawiać tylko po całości jadąc. Okej. Okay. Dobra, to chyba idziemy. Tu gdzieś jeszcze można na górę? Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Dobrze. Ale może coś znajdę leżące na korytarzu. These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. Okej, dobrze wiedzieć. Lodówka. Filety z tuńczyka. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. Dobra, podglądasz mnie jednym słowem. Zablokowane drzwi. Tu mamy. Okej. The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. To wiem. Takie trochę zabawne masz te kamerki. Aha, no mogłem tu byłem wejść poprzednio, nie musiałem się skradać. Okay. A dobra, idziemy gdzie mamy iść. Tak. Latarka? Nie. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. No. And if this ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. A mam jakąś pensję? Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Okej. Fajny wulkan. Tak. Strasznie kolorowy ten świat, prawda? To co, idziemy sobie, czy kończymy sobie odcinek. Ja jeszcze kawałek sobie pójdę, ale odcinek będziemy już powoli kończyć. Dzięki za oglądanie i no teraz już troszeczkę mniej czasu na pobranie
A ty to kto, przepraszam? Ups. Co my tu mamy? O, części. Dobra, co masz? Kasety nabity, lekka amunicja. No, trochę się przyda, bo trochę mi poszło. 102 nabojem. Okej. Ty nic nie masz. Mieszkaniec. Ty też nic nie masz. No dobra. A może spróbujemy karabinu? Jak będzie na kim? Ach, tak, to miało zrobić wrażenie, tak? No pewnie zrobiło. Nie będzie już na kim wypróbować karabinu. Ho. Stamtąd? Running around in a marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Okay. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Okay. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy, I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Tak, dobra.
Myślę, że chyba jednak już sobie tutaj zakończymy naszą zabawę. I kusi mnie wejść tu. Bo, no bo czemu nie? O! Wcześniejsza emerytura, te sprawy. Młodszy grabarz. Okej. A to co? Szpadel? Nie. A, tak. Broń mi się schowała? No cóż. Aha, już się powoli żegnaliśmy. Tak jak mówię, no czasu mniej jeszcze nawet niż na początku filmu. Liczymy go w godzinach wyłącznie, więc... no cóż, przypisywać proszę sobie i grać w Outer Worlds dzięki Epic Games. Do zobaczenia!